Dzień dobry, witam serdecznie. Tomasz Godlewski. Proszę Państwa, jesteśmy dzisiaj w domu Henryka Szczepankiewicza i właśnie oglądamy jego rzeźby. Panie Henryku, od kiedy Pan rzeźbi? Proszę Pana, rzeźbię od 5 lat w sposób amatorski, żeby ludziom sprawiać przyjemność i sobie zarazem. To wszystkie te rzeźby, które tutaj są, to są Pana rzeźby, tak? No tak, jakoś tak mi się zdarzyło, że popełniłem takie jakieś tam te rzeźby, no i są. Jest Pan bardzo czynnym i aktywnym społecznikiem. Z tego, co zauważyłem, od niedawna interesuje się Pan bardzo terenami inwestycyjnymi. Proszę Pana, nie można przechodzić obok różnych spraw obojętnie. Trzeba pomagać ludziom. Trzeba również zajmować się sprawami takimi, które dotyczą nas wszystkim miasta. I w związku z tym moje zainteresowania są szerokie. W związku z tym również zainteresowałem się terenami inwestycyjnymi. Zdziwiło mnie, że mimo, że minął trzeci kwartał, a uzbrojenia, to znaczy nie wchodziła firma, żeby uzbrajać ten teren. Dlaczego? No proszę Pana, bo rosła kukurydza. A jak rośnie, to nie można kosić. I jeżeli nie nadaje się do zbiorów, w związku z tym nie można wjeżdżać. Nie? No jak można niszczyć coś, kto zasiadł? No dobrze, ale przeczytaliśmy w gazecie, że chyba nie do końca było legalnie z tym kukurydzą. Proszę Pana, w 2011 roku dawny dzierżawca tych terenów wymówił dzierżawę i zapomniał oddać miastu prawdopodobnie. I cały czas obcierał. No tak, bo jak było puste, nikt się tym nie interesował. Wie Pan, no urzędnicy mają więcej, bardzo dużo zajęć. No to jak mają się interesować czymś, co jest gdzieś tam, leży na uboczu? To tak w sumie. Nie nadzorują urzędnicy. Czy ktoś za to odpowiedział? No, wyczytałem wczoraj na LM-ie, że został ukarany jeden z urzędników. I to wszystko. I to wszystko. A ja jestem ciekawy również, jakie straty ponieśliśmy my wszyscy mieszkańcy w związku z tym, że ktoś nie dopilnował. To znaczy straty finansowe. No oczywiście, w końcu jakby nie było, to nasz teren. No tak. Mieszkańców wszystkich. Tak, to jest nasze. To jest nasze i właśnie ludzie powinni interesować się, co się dzieje z naszym mieniem. Co się dzieje z naszymi podatkami. Jak pracują urzędnicy. No tak, w sumie. Kwestia, nie wiem, czy kojarzy Pan taki wyraz jak skatepark? No bardzo mi to dużo mówi, proszę Pana. No, ja bardzo lubię, jak młodzi ludzie nie zajmują się na przykład jaraniem jakichś tam narkotyków tylko i siedzeniem przy komputerze, tylko zajmują się sportem. Czy w Koninie mamy? No mamy dwa, proszę Pana. Z jednym to nawet mamy piękną historię. Czy mógłby Pan mi opowiedzieć? Proszę Pana, dotarło do mnie, że już chyba z miesiąc temu, że przy konińskim skateparku na Zatorzu dzieją się dziwne rzeczy. To znaczy tak, może od początku. W maju bieżącego roku pan radny Kamil Szatkowski rzucił hasło, żeby zbudować na Zatorzu skatepark. W sierpniu opracowano dokumentację przetargową i dodatkową dokumentację i ogłoszono przetarg. Przetarg 10 września rozstrzygnięto. W przetargu startowały dwie firmy, jedna z Krakowa, druga ze Starego Miasta. Oczywiście wygrała ta nasza miejscowo, bo prawdopodobnie wygrała cenę. Chociaż dorobku pewnie nie miała żadnego w budowaniu skateparków. Natomiast przegrała firma, która w Polsce zbudowała ponad 300 takich skateparków i oczywiście poza granicami naszego kraju. Widocznie tak być musiało. No tak też myślę, że u nas to, że Konin to jest taki dziwny kraik. Ale czy ten skatepark jest, nie wiem, krzywy, o co chodzi? Żywana nie. Musimy wrócić trochę do historii, bo w tym w Gdańsku odbywa się festiwal sportów ekstremalnych. Między innymi jeżdżą tam ludzie na rowerach, deskorolkach i innych rzeczach. Ten festiwal odbywał się przez 3 dni, to jest od 22 do 24 sierpnia, potem złożono przy Bałtyckiej Arenie te urządzenia. I przypuszczam, że wykonawca naszego skateparku nawiązał z kimś kontakt i 7 października, proszę Pana, przywieziono
na ciężarówce i przyczepie. Trochę rzeczy, zdjęcia można oglądać na moim profilu. Ma pan zdjęcie? Tak, przywieźli tutaj i proszę pana, i zaczęli odnawiać te stare meble, takie no gdańskie, że tak powiem w cudzysłowie, bo to są takie stare meble gdańskie, przywiezione, zabytkowe, eleganckie, nie? No i oczywiście, proszę pana, poskładali przy pomocy wolontariuszy, bo tam kto chciał, to mógł sobie coś zrobić przy tym. I proszę pana, no i w sobotę, chyba 12, muszę spojrzeć na kalendarz w sobotę, którego tu mieliśmy. 22 chyba, tak? Nie. Wyżej? Październik 18, chyba tak, 18. Wodarze naszego miasta z pompą otworzyli skypark. Proszę pana, ten skypark powinien być nadzorowany, to znaczy w trakcie budowy powinien być nadzorowany i stosowne certyfikaty mieć. Te urządzenia powinny być oznaczone w stosowny sposób. To są takie jakieś tam dziwne znaczki, ja mówię, na tym się nie znam. Oczywiście tego nie było, bo jak można było stare meble nadzorować, nie? Zrobiono to po cichu prawdopodobnie i przy cichym jakimś tam porozumieniu z Mosirem, bo nie uważam, żeby nikt tego nie widział, że przywieziono jakieś stare graty, nawet może nie stare, ale używane graty, i za które miasto płaci jak za nowe. To znaczy może nie miasto, Mosir. To znaczy, że to zostało wywiezione z Gdańska, przywiezione tutaj do Konina. Przez tą firmę, która... To nie była firma. Oni po prostu, proszę pana, tam zebrała się jakaś grupa osób. Nie wiem, w jaki sposób zdobyła te graty. Nazywała się tak jak festiwal. Nie chcę tu kaleczyć języka angielskiego, którego nie znam, ale to przyjęli sobie logo festiwalu i byli firmą pod nazwą loga festiwalu. Czy my wszyscy podatnicy za to zapłacili? No tak, 178 tysięcy. 178 tysięcy? Tak, proszę pana, tam i chyba 160 zł i jeszcze jakieś grosze. Brutto. Czyj to był projekt? No projekt był Mosiru. Oczywiście, a kto występował, żeby to po prostu się stanęło? Który radny? No nasz Kamil Szatkowski. No. Ojej. Czy gdzieś będziemy mogli jeszcze o tym przeczytać? Na pana profilu, tak? To na moim profilu, na Facebooku, prawdopodobnie jakieś Konińska Prasa też będzie o tym pisać, bo to jest dosyć ciekawy temat, nie? To ten temat, no myślę, że tym tematem powinna zająć się prokuratura rejonowa w Koninie. Na pewno nadzór, inspektorat nadzoru budowlanego. Nie mówiąc już o panu prezydencie Józefie Nowickim. Czy może pan się przedstawić? No, nazywam się Henryk Szczepankiewicz. Henryk Szczepankiewicz, mieszka pan na Zatorzu? Tak. No a chcę powiedzieć, że proszę pana, że mam na tapecie następną sprawę, która prawdopodobnie znowu będzie ciekawa. Także do usłyszenia niebawem kolejny wywiad. No może gdzieś tak za miesiąc, bo jak ciekawe sprawy, to wymagają pracy. Oczywiście. Proszę państwa, rozmawiamy z panem Henrykiem Szczepankiewiczem. Jeszcze obejrzymy sobie wszystkie z pokoju rzeźby, bo one mnie bardzo interesują. I czekamy na następne sensacje i wywiad z panem Henrykiem. Proszę pana, to nie sensacje, to jest życie. Życie. Life is życie. Życie. No dobrze. Wyczyścimy tą stajnię Agiaczą. No tak, ale troszeczkę kosztowne sensacje. Dziękuję. Co ja mogę?